jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Peppa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Peppa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Peppo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Peppa i George szukają okularów taty. Peppa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! No dobrze, możecie iść się bawić, ale opiekuj się, George. Peppa i George uwielbiają bawić się w ogrodzie. George, rzucę do ciebie piłkę, a ty ją złapiesz. George, proszę przestań czkać. George! Teraz ty rzucasz piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George! Niestety, czkawka George'a psuje całą zabawę. George, wiem jak pozbyć się czkawki. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Peppy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Peppy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Rowery. Jest piękny, słoneczny dzień. Peppa i George jeżdżą na rowerach. Przepiękna dynia, tato świnko. Tata świnka jest bardzo dumny ze swojej dyni. Dynie to jedyne, co umiem uprawiać. Może dlatego, że przepadam za ciastem z dyni. Chodź, George. Dany, Suzy, Rebeka. Peppa i jej przyjaciele, Suzy owca, pies Danny i królik Rebeka jeżdżą na rowerach. George jeździ na trójkołowcu. Bardzo wolno jedzie. Ścigajmy się do dyni, taty świnki. Jeżeli będziemy się ścigać do dyni, to musimy bardzo uważać, żeby w nią nie uderzyć. Tato
tata byłby bardzo zły, gdybyśmy zepsuli dynię. Nie martw się, Pepo, jedźmy! Pepa i jej przyjaciele ścigają się do dyni taty świnki. Hej, uważajcie na dynię! Hurra! Pepo, uważaj! Dynia taty! Wybacz, tato. Patrzcie na George'a, jak wolno jedzie. George nadal jeździ na dziecinnym rowerku. Ty też masz dziecinny rowerek? Masz doczepiane kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Me! Ja też! Ja też! Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Pepo? Nie, ja zostanę tutaj. Me! Na razie! Pepa już nie chce mieć doczepianych kółek. George, to moje sekretne pudełko. Jest puste. Muszę znaleźć coś, co mogę tam schować. George chce pomóc Pepie. Nie, George. Tylko ja mogę wiedzieć, co będzie w pudełku. Musisz chwilę poczekać na zewnątrz, aż coś wybiorę. Pepa wybiera sekretne drobiazgi. Moja skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George, bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak? Dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Pepo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie! Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. Och, latawiec nie będzie latał, jeżeli nie będzie wiatru. I nieważne, jak szybko biegniesz. Ach, musimy poczekać. Może w końcu zerwie się wiatr. Hej! Wiatr się zerwał. Nareszcie wieje i latawiec może latać. Wiatr jest silny. Wiatr jest nawet teraz bardzo silny. George! Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak. Tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, o. Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę?
Nie chcę, żebyście się pobrudzili. O! Uwaga, dzieci! Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Ha, jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. Instrumenty muzyczne. Mama i tata świnka sprzątają dom. Och, mama świnka i ja znaleźliśmy to stare pudło na strychu. Czy ktoś zgadnie, co jest w środku? Nie. Jest pełne instrumentów muzycznych. Wow! Są stare i zakurzone. Na tych skrzypcach grałam, jak byłam mała. Mamusiu, czy zagrasz teraz? Już bardzo dawno grałam. Proszę, mamo, zagraj nam. Chyba nie zapomniałam. Brawo! Mamusiu, czy ja mogę zagrać? Trzymaj je tak. Tak, mamusiu. O! Wielkie nieba. To chyba nie tak powinno brzmieć. George też chce spróbować. Tak je trzymaj, George. O! To też nie brzmiało dobrze. Niełatwo jest grać na skrzypcach. Peppo, może lepiej pójdzie ci gra na bębenku. Dziękuję, tato. Od razu lepiej. Peppa uwielbia grać na bębenku. Ha, ślicznie. Tak, to brzmi świetnie. A to stary akordeon taty świnki. Grałem na nim dla mamy świnki na pierwszym spotkaniu. O, tato świnko, pamiętam ten dźwięk. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Jestem małym motylkiem, jestem małym motylkiem. Patrzcie, jestem motylem.
Tak, Peppo, jesteś pięknym motylem. Dziadku, George, co robicie? Jesteśmy wijącymi się robakami. Też chcę być wijącym się robakiem. Też jestem robalem. Idzie wielki robak. Jestem wijącym się robakiem. Jestem wijącym się robakiem. Jak się macie, bardzo was lubię. Jestem wijącym się robakiem. Ale zabawa. Jakim zwierzakiem chcesz teraz być? Nie wiem. Spójrz, dziadku, jaka mała żaba. A może by tak poudawać żaby? Żaby nie są tak piękne jak motyle, ani nie wiją się tak jak robaki. Ale żaby lubią się bawić w to, co my. Czy żaby bawią się lalkami? Peppa i George bawią się w sypialni rodziców. A to co? Peppa znalazła pudełko pełne starych ubrań. Wow! To kapelusz taty! A to jest sukienka mamy. George, przebierzmy się i udawajmy, że jesteśmy mamą i tatą. To kapelusz taty. A tu masz płaszcz taty. Witaj, tato świnko. Teraz moja kolej. To sukienka mamy. A to jej kapelusz. Tato świnko, gdzie masz swoje buty? Ja też potrzebuję jakichś butów. Teraz wyglądam pięknie, jak mamusia. Peppa znalazła kosmetyki mamy. Aha. Troszeczkę pudru. Ach, ślicznie. Teraz troszkę śminki. Jaka śliczna mama świnka. Chodźmy, tato świnko. Już pora do pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Cześć, Peppo. Witaj, George. Co powiedziałaś? Peppo, powiedziałam dzień dobry. Nie jestem świnką Peppą, tylko mamą świnką. Ach tak, oczywiście. Dzień dobry, mamo. Witaj. Nowe czerwone buty. George i tata świnka grają w warcaby. Och, dobrze, George. Tato, tato! Mam nowe buty! Czerwone! Ach tak, czerwone. Mamo, dobrze wyglądam? Tak, Peppo, wyglądasz bardzo elegancko. George, podobają ci się? Nowe buty Peppy wszystkim się podobają. Tak mi się podobają moje buty, że ich ani na chwilę nigdy nie zdejmę. Nadeszła pora kąpieli. Peppa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. Peppa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Peppa chce spać w swoich nowych butach. Peppo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Peppa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej, Peppa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów.
Nie mogę się dzisiaj bawić w mokrej trawie, George. O! A ja najbardziej lubię dmuchany zamek. Mnie się podoba wszystko. To wspaniały wybór, Peppo. Do zobaczenia, Peppo. Do zobaczenia. George, a co ty lubisz najbardziej? Dinosal. Ojej, ale na festynie nie ma dinozaurów. Może znajdziemy balon w kształcie dinozaura? Jesteś pewien, że mają balony w kształcie dinozaurów? Jestem przekonany. Może my najpierw pomalujemy sobie z George'em twarze? Oczywiście. Pani Królik pomalowała przyjaciół Pepy w tygrys. Gotowe, Suzy. Teraz wyglądasz jak tygrys. Dziękuję, pani. Podoba mi się twoja twarz. Czy jesteś kotem? Nie, jestem tygrysem. Peppo, czy chcesz pomalować twarz? O tak. Może mogę być słoniem? Ojej, nie wiem jak namalować słonia. Nie chcesz być tygrysem? Cóż, niech będzie tygrys. Gotowe, Peppo. Jesteś tygrysem. Jestem tygrysem. George, a kim ty chcesz zostać? Dinosal. Dinozaur? A może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Jestem tygrysem. A ja też. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Miau. A ja jestem kotem. Gandy, czy możesz nas nauczyć, jak być tygrysem? Dobrze. Tygrysy przyczajają się bardzo, bardzo wolno, a potem skok! Tygrysy wylizują się, żeby być czysty. Jej, to dużo! Myślę, że 3 świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Zostało nam jeszcze udekorowanie pokoju. Cześć, mamo! O, jesteście. Zaczęłam się już nudzić. Mamo, czy mogłabyś pójść na spacer do ogrodu? A czy mam wybór? Nie. Pa, pa, mamo! Miłego spaceru! Zawołamy cię, kiedy będziesz mogła wrócić. Już zapomniałam, jaka to ciężka praca te urodziny. Tata Świnka, Peppa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo Świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Peppa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu. Raz, dwa, trzy. Otwórz oczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jaka cudowna niespodzianka! Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz, co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka. Peppo, co robisz? Myję mój ząb, żeby był ładny i czysty dla zębowej wróżki. Peppa bardzo spieszy się do łóżka. Wkłada pod poduszkę ząb dla zębowej wróżki. Dobranoc, Peppo i George'u. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Dobranoc, kochane świnki. George, ja nie mogę spać. Nie śpimy całą noc, to może zobaczymy zębową wróżkę. Zębowa wróżka się spóźnia. O,
Zębowa wróżka przychodzi bardzo późno. Gdzie jest zębowa wróżka? Co to za hałas? Czy to zębowa wróżka? George! Słyszysz coś? Och, George! Och, to tylko George. Był tak zmęczony, że zasnął. Niestety, mały George nie potrafi czuwać w nocy. Ale ja umiem. Nie zasnę, dopóki nie zobaczę zębowej wróżki. Na pewno nie zasnę. Nadeszła zębowa wróżka. Ale Pepa zasnęła. Witaj, Pepo. Czy chcesz monetę w zamian za twój ząb? Jaki czyściutki ząbek! Dzięki, Pepo. Pa, pa! Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Tato, spraw, żeby magiczne szyby się schowały. Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. O! Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach. Jej, który to guzik rozkłada dach? A, to nie ten. Aha, to musi być ten. Ojej! Nowy samochód opryskał tatę świnkę wodą. Kapa, tatuś, to nie był dach. Ten przycisk. Oj, nie, ten. Może ten. Pomocy! Tata świnka zapomniał, który przycisk zamyka dach. Myślę, że ten samochód mnie nie lubi. Wciśnij czerwony guzik. Hurra! Deszcz już przestał padać. Możemy znowu złożyć dach? O tak. Który to przycisk? Czerwony! Hurra! Dziadek pies naprawił już samochód. Wasz samochód gotowy! Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Reszty nie trzeba. Dziękuję, tato świnko. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Faktycznie skomplikowana. O, tato świnko, wstydź się. Trzymasz mapę do góry nogami. Tak podejrzewałem. To łatwe. Czerwony krzyż pokazuje, gdzie jest ukryty skarb. A gdzie w ogrodzie są te dwie jabłonie? No nie wiem. Podpowiedzieć ci? Tak, proszę. Pierwsza podpowiedź jest w butelce. Ale gdzie jest butelka? Już ją widzę! Pepa znalazła pierwszą wskazówkę. Wiadomość w butelce. Popatrzcie! Jest butelka! Dobra robota, Pepo. Zobaczmy, co tam jest napisane. O, to jest wiadomość od piratów. Mamo! Mogłabyś przeczytać tę wiadomość? Ten pirat miał okropny charakter pisma. Pismo pirata jest bardzo wyraźne. Nie mogę odczytać nic a nic. Pirat napisał tam, idźcie za strzałkami. Iść za strzałkami? George znalazł kolejną wskazówkę. Była w strzałkach. Patrz, pokazują kierunek. Pepa i George idą za strzałkami. Patrz, George, to klucz. Pepa znalazła kolejny element. Klucz. Brawo, Pepo. Teraz trzeba tylko odszukać skrzynię ze skarbami, którą ten klucz otwiera. Ale nie ma już więcej podpowiedzi. Może powinnaś znowu zerknąć na mapę? Spójrz, Pepo, na tej mapie są dwie jabłonki.
jest jabłonka. A tu jest druga jabłonka. W takim razie skarb musi być tutaj. Zobaczmy. To nic poważnego. Pepa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie. Ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Pepa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Pepa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Naprawdę jesteś chora? Tak, tak. Wcale nie udaję. Muszę leżeć w łóżku. Doktor Niedźwiedź kazał mi wypić obrzydliwe lekarstwo. Okropnie gorzkie. Padnę do ciebie. Założę mój kostium pielęgniarki. Suzy Owca wpadła zobaczyć Pepę. Suzy ma na sobie strój pielęgniarki. Dany pies i Rebeka Królik też wpadli. Witaj, Pepo. Cześć. Chodź, George. Pepa i George robią ślady na śniegu. Pepa i George uwielbiają robić ślady na śniegu. Ojej. To nie jest śmieszne. George, porzucajmy śnieżkami. Pepa zrobiła śnieżkę. Pepa i George świetnie się bawią. George, wracaj, ty mały prosiaku. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz, George. George, zbudujmy bałwana. Pepa i George lepią bałwana. Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. Halo? Mówi dziadek Świnka. Dziadku Świnko, zgubiliśmy się w drodze do Zamku Wichrów. Czy tata Świnka ma teraz przed sobą mapę? Tak, to tata Świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie Zamek Wichrów tuż przed sobą. Dzięki, dziadku Świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak, myślałem. Patrz! Czy to jest zamek? Tak, to Zamek Wichrów.
Jedź, samochodziku. Samochodziku, uda ci się! Hurra! Hurra! Cała rodzina dotarła w końcu do Zamku Wichrów. Jej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Wspaniały widok. Mamo, czy to domek babci i dziadka? Zgadza się. Jest bardzo daleko. Popatrzmy na niego przez teleskop. Mogę być pierwsza? Tak, ale potem puścisz George'a. Wow! Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Widzę nawet babcię i dziadka. Patrz, George. Adek Inka, baba Inka. George macha do babci i dziadka świnki. Głuptas, George. Babcia i dziadek są za daleko. Nie widzą, że machasz. Już wiem. Zadzwonimy do nich. Co to jest? Jedna osoba jest sprytnym lisem, a reszta przed nim ucieka. Ja chcę być sprytnym lisem. Pepa będzie sprytnym lisem. Jak się będzie odwracała, to my się będziemy podkradali. Ale jeżeli Pepa odwróci się i zobaczy, że ktoś się porusza, to ten ktoś będzie musiał wrócić na start. George, poruszyłeś się. Wracaj na start. Mam cię! Wygrałam! Ruszyłaś się nieprzepisowo. Zasady mówią, że mogę się ruszać, kiedy chcę. Prawda, George? Teraz Chloe będzie sprytnym lisem. Pepa i George muszą stać w bezruchu. O! Pepo, widziałam, jak się ruszyłaś. Wracasz na start. Nie liczy się. Za długo patrzysz. Zasady gry mówią, że mogę patrzeć, ile chcę. Wracaj na start. George wygrał. Zagramy w coś innego? Tak. Jeśli będzie to gra dla starszych dzieci. Już wiem. Zagramy w moją bardzo dorosłą grę. Chodźcie za mną. George, czy znasz ulubioną grę Pepy? Ulubioną grą Pepy jest skakanie w błocie. George, jeżeli chcesz skakać po błocie, musisz założyć kalosze. Dla ciebie też przyniosę jakieś kalosze, Chloe. Jestem za duża na skakanie po błocie. O, ja też. George uwielbia skakać po błotku. Tak naprawdę to Pepa też to lubi, ale chce wyglądać na dorosłą. Słyszę, że chcecie poskakać w błotku. Mama i tata świnka bardzo lubią skakać po kałuże. Niezła zabawa. Tak, niezła. Mama świnka przerzuca naleśniki. Hurra! Podrzucaj wyżej, mamo świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Pepy. Możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Podrzucisz wyżej, jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko. Proszę, syrop. Pyszne. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! Czemu podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi? Przepyszne. Czy wszyscy patrzą? Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. Raz, dwa, trzy, hopla! Gapa, tatuś. O, może troszeczkę za wysoko. O, jaka szkoda. To był ostatni naleśnik. Powinno się udać go ściągnąć. Ojej, tata świnka nie może dosięgnąć naleśnika.
Nie martw się, tato świnko. Wiem, jak go stamtąd ściągnąć. Chodźmy na górę, dzieci. Chodźmy. Mama świnka i tata wychodzą. George są bardzo grzeczni. Zasnęli tak, jak im kazała mama świnka. Tak, opieka to nic trudnego. George, George, czy już śpisz? Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. La, la, la. Pepo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak, wygląda na to, że to jednak nie Peppa i George hałasowali. Teraz nic nie słyszę. Myślę, że już naprawdę zasnęli. Pooglądam telewizję. Ogrodnictwo. Dzisiaj będziemy mówić o różach. O, uwielbiam programy ogrodnicze. Jest to wyjątkowo kolczasta róża. Żeby ją pielęgnować, trzeba zacząć od złapania główki i pozbycia się kolców. De mi plie. Teraz mały podskok. Petit jeté. Z gracją i pięknem. Petit jeté. Gracja i piękno. Petit jeté. Gracja i piękno. Lekcja baletu to prawdziwa frajda. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? Racja i piękno. Peppa uwielbia tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Peppa świetnie sobie radzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Pa, pa! Peppa i mama świnka dotarły do domu. Co to za dziwny hałas? Peppo, George'u, już! Wracajcie szybko do domu! Mamo, słyszałam głośny grzmot! To piorun, Peppo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Peppo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. Teddy! Zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie! Zmoknie!
Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Tediego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nieprędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł! Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy. A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Ojej, George upuścił gąbkę w błoto. George, od nowa brudzisz umyty samochód. Zmyję to błoto. Pepo, nie używaj brudnej wody. Ojej, Pepa oblała brudną wodą cały samochód. O! Cóż, trudno. Zmyjemy to wężem ogrodowym. Tak, tak. Mogę trzymać węża? Pepa trzyma węża, a tata świnka odkręca wodę. O, nic nie leci. Pepo, stop! Wybacz, mamo. O, tato świnko, proszę zakręć wodę! Tylko bez paniki. Ojej, wszyscy są mokrzy. Nasz samochód umyty. My wszyscy też. Wysuszcie się, a ja wypoleruję samochód. Do widzenia! Do widzenia! Tata świnka poleruje samochód tak dokładnie, że można się w nim przejrzeć. Jaka śmieszna twarz. O, więcej śmiesznych twarzy. To Pepa i George. Co to jest? Dinosaur! To dinozaur? Teraz wybierzemy warzywa na podwieczorek. Pepo, lubisz pomidory? Tak, dziadku świnko. George, lubisz pomidory? Nie. George nie lubi pomidorów. Ojej. A czy lubicie sałatę? Tak, dziadku świnko. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej. Trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii. I nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. Powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Ciasteczka. Głuptas, George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. O, cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Pepa i George pomagają babci myć warzywa. No, już wystarczy tego mycia. Babcia świnka zrobiła z pomidorów, sałaty i cukinii sałatkę. Dziadku świnko, zawołaj wszystkich. Podwieczorek.
Na podwieczorek babcia zrobiła pizzę. A tu jest sałatka, warzywa z ogródka, pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim. O. A co ze śledziami? No tak, zapomniałem o śledziach. Śledzie utrzymują namiot. Już. Ten namiot jest bardzo malutki. Wydawał mi się duży, gdy byłem chłopcem, ale teraz widzę, że jest niewielki. To dlatego, że urosłeś od czasu, kiedy byłeś chłopcem, tato Świnko. A najbardziej urósł twój brzuszek, tatusiu. Gdy chodzi o brzuszek, to pora na kolację. Tak, tak. Musimy zebrać chrust, żeby rozpalić ognisko. Peppa i George pomagają tatusiowi Śwince zbierać chrust na ognisko. Ja będę zbierała chrust, a ty go będziesz niósł. Zbieranie patyków jest fajne. Już, tyle wystarczy. Będzie cudowne ognisko. Rozpalę je. Tu są zapałki. Nie potrzebujemy zapałek. Tatusiu, to jak je zapalisz bez zapałek? Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata Świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia! Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku Świnko. Dziękuję, babciu Świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja, ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Peppę na drzewie. Kto tam? George? Tak? Kto to? Tu mama Świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Oczywiście. Jest też miejsce dla taty. Peppa z rodziną dojechali do domku cioci i wujka Świnki. Dzień dobry, wujku i ciociu Świnko. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek Świnka jest bratem taty Świnki. Chloe jest kuzynką Peppy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Peppo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Czekaj. To jest mój nowy teatrzyk lalkowy. Mój tata go dla mnie zrobił. Wow. Zrobiłam już dwie kukiełki. Te nazwałam Chloe. Halo, jestem Świnka Chloe. A to jest mój tatuś. Wujek Świnka.
Witaj, Pepo! Jestem wujek Świnka! Chloe, czy George i ja też możemy zrobić lalki? Tak! Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze! Mam na imię Pepa. George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinosaur! Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze! Kukiełka, groźny dinozaur! Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur! Chodźcie na obiad! Idziemy! Po obiedzie zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Ciocia Świnka zrobiła na obiad spaghetti. To spaghetti jest przepyszne. Najlepsze na świecie. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. Co macie na myśli? George lubi pająka. Pająk lubi George'a. Pepa uwielbia bawić się w przyjęcia. Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo. O, przepraszam, mamo. Pewnie musiałem wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry tatuś. George kładzie pająka do łóżka. Papa. George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. Pomocy! Pomocy! Tato, w mojej sypialni jest pająk. O, nie bój się, Pepo. Proszę, tato, zabierz go. O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę Świnkę. Mamo Świnko! Witaj, panie chude nóżki. Pepa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię chude nóżki. O! Pan chude nóżki jest całkiem spory. Pepa i George lubią pająka. Znalazłam pomidory. Świetnie, Pepo. Pomidory skreślamy z naszej listy. Co jeszcze jest na liście? Makaron! Makaron! Racja, George, ale to jest makaron. Makaron! Makaron to ulubione jedzenie Pepy i George'a. Ciekawe, gdzie jest makaron? Widzę go! Pepy! Makaron! Patrz, mamo, tu jest makaron! Dobrze, Pepo, włóżmy makaron do wózka. Tak, mamo! George, to jest makaron. Makaron. Co jeszcze mamy na liście? Chrupki. Nie, chrupek nie ma na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Pepo. Co następne? Zapomniałam wszystko. A ty pamiętasz, George? Dinozaur. Dinozaur? George. Głuptasie, w supermarkecie nie ma dinozaurów. Nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebule! Już pamiętam. Są tutaj. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cebule! Bardzo dobrze. To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Roślinki? Są na liście? O nie, George. Ostatnią rzeczą na liście są owoce.
Nieważne, George. Możesz wybrać owoce. Gdzie są owoce? Są tam! Tu są jabłka, pomarańcze, banany i duże arbuzy. George, dmuchałeś trochę za słabo. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Bąbelki! Jak będziesz biegał, będą większe. Czekajcie na mnie! George świetnie się bawi, puszczając bańki, a Peppa rozbijając je. Uwielbiam bańki! Ojej, skończył się płyn do puszczania baniek. Tato! Mamo! Skończył się płyn bąbelkowy. Nie martw się, Peppo. Mam pewien pomysł. Mamo Świnko, przynieś mi proszę wiadro. Tak, tato Świnko. Peppo, przynieś mydło. Tak, tato Świnko. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Wiadro, mydło, rakieta do tenisa. Co tatuś Świnka kombinuje? Najpierw bierzemy wodę. Teraz mydło. A teraz poproszę rakietę. Dziękuję. Teraz patrzcie. Tata Świnka zrobił ogromną bańkę. Biegnijcie wszyscy. Ostrożnie, tato Świnko, nie poślizgnij się. Nic mi się nie sta. Może budować z klocków? A wy co wybieracie? Malowanie, lepienie czy klocki? Budujemy! A niech to. Budowanie to dzisiaj zabawa dnia. Każde z dzieci chce pomagać Emily. Emily, trzeba wziąć klocek i postawić go na drugim. O tak. Lepiej jest układać jeden koło drugiego. Nie, tak stawiaj, Emily. Miau. Tak jest lepiej, Emily. Nie. Emily, rób tak. Rozumiem, że bardzo chcecie pomóc, ale może Emily pokaże, jak ona układa klocki? Nie jestem pewna, ale robię to chyba tak. Emily jest mistrzynią w układaniu klocków. Czas na zabawę w ogrodzie. Czy chcesz wyjść ze wszystkimi dziećmi do ogrodu? Tak, chętnie. Pokażecie Emily, gdzie się bawicie. Tak, pani Gazelo. O tej porze Peppa z przyjaciółmi bawi się w przedszkolnym ogrodzie. Nie złapiesz mnie! Co za hałas? Sprawdźmy, kto głośniej krzyknie. Dobrze, ja zaczynam. Squeak, squeak. To było dość głośne. Teraz kolejna Zoe zebra. Teraz owca Suzy. I dany pies. To było naprawdę głośne. Moja kolej. Moja kolej. Nie. Moja kolej. Peppa jest najgłośniejsza. Emily, twoja kolej. Nie wiem, czy potrafię. Prosimy, Emily. Dobrze, spróbuję. Dziadku, czy Poli może wyjść z klatki? Tak, ale przedtem musicie pozamykać dokładnie drzwi i okna, żeby Poli nie wyleciała. Tak, dziadku Świnko. Papa Peppa, papa George. Do widzenia, babciu Świnko. Do widzenia, dziadku Świnko. Do widzenia, babciu Świnko. Do widzenia, dziadku Świnko. Czy masz ochotę na herbatę? Czy masz ochotę na herbatę? George chciałby nakarmić Poli. George, za dużo nasypałeś. Poli zrobi się bardzo gruba i pęknie jak balon. Pup! Pęknie jak balon.
Bum! Co to za hałas? Lody! Lody, hurra! Ojej, George zapomniał zamknąć drzwi. Lody, lody! To pani Królik, lodziarka. Witaj, mamo świnko. Witam, pani Królik. Cztery lody, poproszę. Dziękuję, pani Królik. George, zapomniałeś zamknąć drzwi. Polly może wylecieć na zewnątrz. Nie martw się, Pepo. Polly na pewno jest w środku. Nie ma jej tutaj. O. Straciliśmy Polly. Dziadek i babcia świnka będą bardzo smutni. A może znajdziemy ją w ogrodzie? Spójrzcie, co to? Co mamusia świnka zobaczyła w ogrodzie? To Polly! Hurra! Hurra! Wychodne, Teddy'ego. Peppa z rodziną wychodzą na cały dzień z domu. Tata świnka urządził piknik. Pepo, George'u, czy jesteście gotowi? Tak, zabieram Teddy'ego. Dinosal! Jeżeli bierzesz swoje zabawki, to musisz ich później pilnować. Tak, mamusiu. Wszyscy gotowi? Tak, tata świnko. No to w drogę. Dinosaura! George zostawił dinozaura. Och, George, powinieneś lepiej pilnować pana dinozaura. Dinosaur! Czy jesteście pewni, że nikt z was już niczego więcej nie zapomniał? Tak, tata świnko. Teddy, zostawiłam Teddy'ego. Gdzie zostawiłaś Teddy'ego? Myślę, że na stole w kuchni. Pepo, mówiłam, że musisz pilnować zabawek. Teddy! No to znowu odjazd. Wszyscy gotowi? Tak, tatusiu świnko. No to w drogę. To miejsce piknikowe. Jesteśmy. Hurra! Lubię to miejsce piknikowe. Jest takie ciche i spokojne. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem Zebrą Listonoszem. Witam, panie Zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Hej! Dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak! Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Jej! Przez szkło powiększające oko George'a wydaje się ogromne. Teraz brakuje wam już tylko jakiejś zagadki do rozwiązania. Tato, co to jest zagadka do rozwiązania? Zagadka to coś, co detektyw musi rozwikłać. Na przykład znajdowanie zgubionych rzeczy. Już wiem. Możemy poszukać pana dinozaura, George'a. On zawsze go gdzieś gubi. Dinosaur? Pan dinozaur wcale się nie zawieruszy. Och, a może twoje okulary, tatusiu? Też zawsze je zawieruszasz. O, ale nie dzisiaj. Akurat dziś mam je na nosie. To okropne. Nie mam czego rozwiązywać. Chcesz rozwiązać tajemniczą historię? Tak, bardzo. Tata świnka idzie przygotować zagadkę. Tak. Co jest na stole? Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zgadza się. A teraz przypatrzcie się im i spróbujcie to wszystko zapamiętać. Mała rybka, Teddy, pajac w pudełku i pan dinozaur. Zapamiętaliście już? Tak. Dobrze. Teraz musicie na chwilkę wyjść z pokoju. Wrócicie, gdy przygotuję. Tatoś chyba teraz wchodzi na piętro. A teraz znowu schodzi na dół. Gotowe. Możecie już wejść do środka. Na stole brakuje jednej rzeczy. Wiecie której? Pan
Dinozaur jest. Mała rybka też, pajac. To czego brakuje? Teddy'ego. Zgadza się. Teddy zniknął. Zgadliście, Pepo i George'u. To było dla nas bardzo łatwe, bo jesteśmy detektywami. O, ale... Co się stało? O co ten płacz? George i Richard nie umieją się razem bawić i zawsze płaczą. Są jeszcze za mali na wspólną zabawę. Może wy ich nauczycie, jak się razem bawić? Dobrze. Pokażemy im, jak się robi babki z piasku. Dobry pomysł. Chodźmy do piaskownicy. George i Richard uwielbiają piaskownicę. George, Richardzie, dzisiaj wszyscy razem będziemy robili babki z piasku. Najpierw napełnimy wiaderka piaskiem. Potem odwrócimy wiaderko do góry dnem i trochę postukamy. Teraz podniesiemy wiaderko. No i gotowe! Richard zrobił pierwszą babkę. Mam babkę! George też zrobił babkę. Widzicie? Wspólna zabawa jest przyjemna. Ojej, zabawa nie skończyła się najlepiej. To wszystko wina Richarda. Zepsuł George'owi jego babkę z piasku. Twój brat pierwszy zepsuł babkę z piasku Richarda. No, no. Powinniście dawać George'owi i Richardowi przykład, jak można się razem ładnie bawić. To prawda. Jesteśmy duże. A George i Richard są jeszcze za mali, żeby mogli się razem bawić. Mam pewien pomysł. George, co najbardziej lubisz robić na placu zabaw? Bojo, bojo! Bojo, bojo! George najbardziej lubi huśtawki. Bojo, bojo! Na tej huśtawce George nie może się sam huśtać. Pa, pa, małe ptaszki! Idziemy zrobić stracha na wróble. To jest szopa w ogródku dziadka świnki. Tutaj znajdziemy wszystko do zrobienia stracha na wróble. Najpierw potrzebne nam są dwa patyki i sznurek. Poszukajmy ich! Pepa znalazła patyki. George znalazł sznurek. Dobrze. Zwiążę patyki sznurkiem, a potem zrobię tułów. Babcia znalazła trochę słomy i stary worek. Świetnie. Włożę słomę do worka i zrobimy z tego głowę. Nasz strach potrzebuje jakiegoś ubrania. Przyniosłam stare ubrania. Wow. George znalazł sukienkę. Nie, George. Pan strach na wróble nie chce się ubierać w sukienki. Pepa znalazła płaszcz. Doskonale, Pepo. George znalazł kapelusz. Znakomicie, George. Pan strach powinien mieć twarz. Zgadza się. Czy chcecie, dzieci, dorysować mu buzię? O tak. George maluje nos i oczy, a Pepa usta. Fantastycznie. Pan strach jest gotowy. Hurra! Małe ptaszki wydziobują nasiona kwiatów z ogródka dziadka. Patrzcie, ptaszki wróciły. Nie szkodzi, Pepo. Strach na wróble wypłoszy je na dobre. Udało się. Strach na wróble wystraszył ptaszki. Hurra! Dobrze. Teraz moje ziarenka będą bezpieczne. Brr, wieje silny wiatr. Poruszajmy się dla rozgrzewki. Moja kolej. O, nie chciałam kopnąć w tę stronę. Wiatr zdmuchuje piłkę. Piłka wpadła do stawu. Może uda mi się dosięgnąć patykiem. Jeszcze kawałek dalej, tatusiu. Ostrożnie, tato świnko. Spokojnie, już ją prawie mam. Oj! Tato, czy woda jest zimna? Troszeczkę. Wiatr wywiał piłkę ze stawu. Mamy szczęście. Tak.
To wielkie szczęście. Wiatr wieje coraz mocniej. Pilnujcie czapeczek! O nie! Wiatr zwiał czapeczkę George'a. Nie martw się, George. Tatuś Świnka złapie twoją czapkę. Szybko, tato! Spójrz! Poleciała na drzewo! Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato Świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem. O, może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. Myślałem, że takie rzeczy spotykają tylko mnie. To nie jest śmieszne. Troszeczkę jest, mamo Świnko. Możliwe, ale tylko troszeczkę. Gdzie czapka George'a? Na twojej głowie. Twoja czapka, George. Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, tato, zrobiliśmy dzisiaj kapsułę czasu. O, tato Świnko, przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata Świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O, ale ja nie mogę tyle czekać. Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam. Bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak. Wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, pani Gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak. Wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O, myślę, że to było o wiele mniejsze drzewko. O, minęło już wiele, wiele lat. Małe drzewo wyrosło przez ten czas. Coś znalazłem. To nasza stara kapsuła. Hurra! Hurra! Szybko, otwórzmy ją. Odsuńcie się, dzieci. Tak, i co my tu znajdziemy? O! Stary komiks. To mój ulubiony komiks. Samolocik. Moja ulubiona zabawka. Płyta. Moja ulubiona muzyka. I bardzo stara marewka. To moja. Wspaniały pomysł, mamusiu. I kaseta wideo z waszych rodziców, kiedy byli tacy mali jak wy. O! To moneta. Wow. Bardzo możliwe, że to skarb piratów. O! Zrobimy kolekcję z tego wszystkiego, co znajdziemy. Tak. Włożymy wszystko do wiaderka George'a. A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku? Nie widzę tutaj nic ciekawego. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Chyba coś widzę. Tak, to jest krab. Aj! Krab uszczypnął palec dziadka Świnki. O! O! Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George. Pan krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Peppa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Niegrzeczne kraby. Krak, krak, krak. Oj, oj, oj. Sio, niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziorkach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum? Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow! Naprawdę słyszę morze.
No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do Centrum Segregowania Śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama świnka ma butelki. Peppa puszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tato świnko! No to w drogę! Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Puszki, butelki, gazety. Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Tu jest Centrum Segregowania Śmieci Pani Królik. Jesteśmy. Hurra! Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Przywieźliście surowce wtórne? Tak, właśnie. Doskonale. Zaczynamy. Co robi pani Królik? Zgniata stare karoserie samochodowe. Wow. Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Do zielonego. Doskonale. A puszki? Do niebieskiego. Dobrze, Peppo. George chce wyrzucić gazety. Dobrze, George. Ty wyrzucisz gazety. Tak. Myślę, że już wszystko sprzątnięte. Tak. Wracajmy do domu. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Peppo. Łódka Peppy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Peppa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Peppy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterie. O! Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry państwu. Witaj, Dany. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. Ojej, fantastyczna. A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. Co za wspaniały parowiec. Przyszła Rebeka Królik z mamusią. Dzień dobry państwu. Witaj, Rebeko. Bawimy się naszymi łódkami. O, to Dany pies i jego dziadek. Dany pies z dziadkiem też utknęli w korku. Witaj, Peppo. Witaj, Peppo. Jedziemy do dziadka i babci na obiad. I na pewno się spóźnimy. Jest już pierwsza. Spóźniają się jak zwykle. Jak twoje ziemniaczki? A, jeszcze nie są dobrze upieczone. Mówi babcia świnka. Witaj, babciu świnko. Utknęliśmy w wielkim korku. Nie szkodzi. Macie jeszcze czas. Dziadek za późno wstawił ziemniaki. Do zobaczenia. Biedaki utknęli w wielkim korku. No to mam troszkę czasu. Przywiozę więcej ziemniaków. Dziadku świnko. Och, jedziemy bardzo wolno. Nigdy nie dotrzemy do babci i dziadka. Peppa ma rację. Spróbujmy inną trasą. Ale nie ma żadnej innej drogi.
Znam dobry objazd. Żegnamy wszystkich, pojedziemy na skróty. Po. Powodzenia! Mama świnka zna objazd, którym ominął korek. Objazd jest bardzo wyboisty. Ale fajnie! Jesteś pewna, że tędy? Zaufaj mi. Witajcie, kaczuszki, jedziemy na skróty. Spójrz, tam jest główna droga. Świetnie, mamo świnko. I znowu stoimy za autem Danego. Halo. Witajcie. Ojej, objazd mamy świnki nic nie pomógł. Obiad gotowy. A najważniejsze jest to, że ziemniaczki się dobrze upiekły. Obiad gotowy, ale gości ciągle nie ma. Nie moglibyśmy się jeszcze chwilkę pobawić? Nie, czas na kąpiel. Czy ty i George nie jesteście śpiący? Nie, tato. Nie jesteśmy ani troszeczkę śpiący. Peppa i George nie są śpiący, ale ja bardzo. Ja też. Przed pójściem spać Peppa i George biorą kąpiel. Peppa lubi chlapać wodą. George też lubi chlapać. Peppa i George lubią rozchlapywać wodę. Koniec tego pluskania. Wytrzyjcie się i wskakujcie w piżamy. Och, czy nie moglibyśmy zostać w wannie troszeczkę dłużej? Kąpiel skończona. Pora umyć ząbki. Przed pójściem do łóżka Peppa i George myją zęby. Dobrze, dosyć szczotkowania. Do łóżek. Myślę, że nasze ząbki potrzebują więcej szczotkowania. Gdy położycie się do łóżeczka, tatuś świnka przeczyta wam bajkę. Hurra! Peppa i George uwielbiają bajki. Kiedy Peppa kładzie się do łóżka, zabiera swojego Teddy'ego. A kiedy George idzie spać, bierze pana dinozaura. Czy już jesteście śpiący? Nie, tato. Musisz nam przeczytać dużo, dużo bajek. Tatuś świnka przeczyta wam jedną bajkę. Którą książeczkę chcecie? Książka o czerwonej małpce. Dobrze, przeczytam wam bajkę o czerwonej małpce. Peppa i George uwielbiają bajkę o czerwonej małpce. Dawno, dawno temu. Przepraszam, tato świnko. Dawno, dawno temu żyła sobie czerwona małpka. Kiedyś ta małpka wzięła kąpiel. Umyła ząbki i poszła do łóżka. Zaraz potem zasnęła. Dobranoc, czerwona małpko. Jeżeli Richard się nie rozpędzi, nie skoczy tak daleko jak George. Richardzie, do biegu gotowy start! Richard Królik skoczył dalej od George'a. Zwycięzcą jest Richard Królik. Hurra! Hurra! George, pamiętaj, że nie zwycięstwo jest najważniejsze, ale sam udział. Następną konkurencją jest sztafeta. Każdy z dzieci musi wybrać sobie partnera. Peppo, wybierz mnie, wybierz mnie. Tatusiu, ty nie jesteś zbyt dobry w bieganiu. Dobrze biegałem jako mała świnka. Ale teraz masz za duży brzuszek. Nadal mogę dotknąć stóp rękami. Prawie. No dobrze, tatusiu, ale musisz biec bardzo, bardzo szybko. Mamusie i tatusiowie biegną pierwszą część wyścigu, a potem zmieniają się z dziećmi. Mamusie i tatusiowie do biegu gotowi, start! Biegnij, tatusiu! Biegnij! Tatuś świnka jest na prowadzeniu. Biegnij, tatusiu! Dziękuję, tatusiu. Doskonale ci poszło. Teraz moja kolej na biegi. Peppo, przestań gadać i biegnij. O! Biegnij szybko! Dalej! A zwycięzcą jest Emily Swan. Och, tatusiu, ja jeszcze nic nie wygrałam. Nie martw
martw się, Peppo. To jeszcze nie koniec zabawy. A teraz ostatnia konkurencja na dzisiaj. Przeciąganie liny, dziewczynki kontra chłopcy. Kiedy powiem start, musicie ciągnąć linę z całej siły. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Peppo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Peppo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. No to chodźmy. George, ty też chcesz iść na badanie? Peppa jest u okulisty. Nie. Okulista to pan Kucyk. Witaj, Peppo. Usiądź, proszę. Słucham, w czym ci mogę pomóc? Chciałabym zbadać sobie wzrok. Oczywiście. Włóż specjalne okulary i spójrz na tę tablicę. Pan Kucyk bada oczy Peppy. Czy możesz przeczytać literki? Dobrze. A, B, C, D, E, F. Dobrze. A teraz przeczytaj cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo dobrze. Powiedz, co to za kolory? Czerwony, zielony, pomarańczowy, niebieski, żółty, purpurowy. Świetnie. Chcesz pooglądać okulary, kiedy ja będę sprawdzał wyniki? Tak, chętnie. Przymierz te okulary, Peppo. Zabawne. A może przymierzysz teraz te? Jejku, za duże. A może te? Mówi dziadek pies. Pomocy! Nasz samochód się zepsuł. Dany, wzywają nas do awarii samochodu. Juhu! Ho, 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 na ratunek! Na ratunek! O, jest Dany i dziadek pies. Hurra! Dziadek pies wie wszystko o samochodach. To coś poważnego? Nie, po prostu skończyła się benzyna. Co mamy zrobić? Mam mnóstwo benzyny w moim warsztacie. Podholuję was tam. Dziadek pies holuje samochód Peppy do swojego warsztatu. Dziadek pies napełnia bak benzyną. Dziękuję, dziadku psie. Do warsztatu przyjechała też Suzy owca z mamusią. Witaj, Peppo. Witaj, Suzy. Skończyła nam się benzyna. Dziadek pies udzielił nam pomocy. O, to niesamowite. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie, wjechałyśmy na gwóźdź, koło zepsute. Czy dziadek pies będzie musiał ratować i nas? Tak, córeczko! Mówi dziadek pies. Rozumiem. Spokojnie, mamo owco, już jadę. Na ratunek! Czy mogę z wami jechać? Zapraszam, Peppo. Na ratunek! Na ratunek! Witaj, Suzy. Przyjechaliśmy cię uratować. Hurra! Dziadek pies pompuje oponę. Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Peppo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O!
Tata świnka znalazł staw. Udało się. Tak, odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Pepo. Zgubiliśmy się. Witaj, Rebeko. Też się zgubiliśmy. Chcieliśmy pójść na plac zabaw. To tak jak my, ale zabłądziliśmy w gęstej mgle. Wracajmy do domu. Tam poczekamy, aż mgła opadnie. Tato świnko, czy na pewno dobrze idziemy? Ależ tak, oczywiście. Tędy. Tak, tato świnko. Oho, to nasza mała górka. Zaraz dojdziemy. Hurra! Nasz dom powinien być gdzieś tu. O! Tata świnka znalazł drabinę. To dziwne. Przecież nie mieliśmy drabiny w ogrodzie. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Powtarzasz to od wieków, tato świnko. Już wiem. Oddam skarpetki, które zrobiła dla mnie babcia świnka. Dobrze. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż, staroci. Tutaj są. Dziękuję. Może weźmie pani stary fotel? O, ale hojnie. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, oddałaś stary fotel tatusia. Nic nie mów, to nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Witaj. Witam, pani królik. Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Przecież to jest antyk. Serio? Tatuś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pa. Przyszła Rebeka Królik z mamą i małym braciszkiem Richardem. Witaj, Rebeko. Witam wszystkich. Richardzie, weź tę deseczkę i staraj się mocno machać nóżkami. George, czy ty też chciałbyś pomachać nóżkami? Bardzo dobrze, ale nie chlapcie tam. Duże dzieci nie chlapią. Bardzo dobrze pływamy. Kiedy George i Richard będą starsi, to będą pływali tak dobrze jak my. Prawda, Rebeko? Richard ma konewkę i polewa Pepę. Przestań, Richard! Ojej, Richard upuścił konewkę do basenu. Niestety, Richardzie, nie wyciągnę jej. Jest za głęboko. Mamo! Przykro mi, nie umiem nurkować. Wiesz, George, nawet ja nie potrafię nurkować. Potrzymasz moje okulary, mamusiu? Proszę bardzo. Niespodzianka! My się bawimy w ślimaki.
Też chcemy być ślimakami. Obawiam się, że nie znajdę aż tyle koszyczków. Możecie się bawić w inne zwierzątka. Jest ich tu pełen ogród. Marchewki? Rebeka Królik lubi marchewki. Nie, Rebeko, marchewka to nie zwierzę. Podejdźcie tu. Co to za bzyczenie? Dobiega z tego małego domku. Dziadku, dlaczego ten domek dla lalek jest w ogrodzie i tak dziwnie buczy? To nie jest domek dla lalek, Pepo. To mieszkanie pszczółek, a nazywa się ul. Spójrz, jedna przyleciała. Co ona robi? Zbiera nektar z kwiatów, potem leci do ula i tam robi z niego miód. Bardzo lubię miód. Udawajmy, że jesteśmy pszczołami. Tak, jestem pszczołą. Jakie zapracowane pszczółki. Bawimy się w pszczółki. Zbieramy nektar z kwiatów i robimy miód. Wielkie nieba, a co my tu mamy? Babciu, jesteśmy pszczółkami. A czy pszczółki chciałyby tosty? Tak, prosimy. A z czym mają być tosty? Z miodem. To dobrze, bo właśnie przygotowałam tosty i miód. Hurra! Lubię być pszczółką, dlatego że one jedzą dużo smacznego miodku. A ja lubię być ślimakiem, bo one zjadają sałatę dziadka Świnki. Ostatnie piętro. Drzwi otwierają się. To jest biuro tatusia Świnki. Witam wszystkich. Witam, tato Świnko. Witaj, tato Świnko. Pan Królik i pani Kot pracują z tatą Świnką. Przyprowadziłem dzisiaj ze sobą dwóch wyjątkowych gości. Pepe i Georgia. Witamy was. No to zaczynamy wycieczkę. Panie Króliku, możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście. Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki, datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan Królik. Czy ja też mogę postemplować? Oczywiście, tylko znajdę ci jakąś kartkę. Tu jest jakaś kartka. Lepiej użyjemy jakiejś czystej kartki. Proszę bardzo. Pepa bardzo lubi stemplować pieczątką. Podoba mi się praca pana Królika. Idziemy dalej. Następne to biurko pani Kot. Miau. Witajcie, Pepo i Georgiu. Dzień dobry. Moja praca polega na rysowaniu różnych kształtów na komputerze. Potem drukuję je wszystkie na drukarce. Wow. To jest kolejna kopia. Dziękuję. Jaką miłą pracę ma pani Kot. Czy mogę spróbować? Myślę, że teraz kolej George'a. No dobrze, George. Teraz twoja kolej popracować. George rysuje niebieskie trójkąty. George, ja to wydrukuję. Bardzo podoba mi się praca pani Kot. Czy chcecie teraz zobaczyć moje biurko? Tak, bardzo. Dziadek Świnka używa detektora metalu, żeby znaleźć skarb piratów. Aha! Detektor metalu coś znalazł. Odkopmy go. To mała moneta. To skarb. Hurra! No to spróbujmy znaleźć coś jeszcze. A, tu też coś jest. To coś dużego. Ojejku, ten kawałek skarbu jest naprawdę ciężki. No cóż, to nie jest zakopany skarb. To stary, zardzewiały wózek na zakupy. O. Chyba dosyć szukania skarbów na dzisiaj. Kto chce mi pomóc budować zamek z piasku? To wspaniały pomysł, babciu Świnko. A ja pójdę sprawdzić, co z łódką.
Babcia Świnka pomaga dzieciakom budować zamek z piasku, a dziadek Świnka poszedł popracować przy łódce. O, jak przyjemnie. A może by się tak zdrzemnąć krótką chwileczkę? Babcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy wież używają wiaderek. Jaki ładny zamek! Hurra! Pora wracać! O! A gdzie łódka? Spójrz, babciu. O nie! Dziadek Świnka zasnął, a łódka odpłynęła. Musimy obudzić dziadka! Krzyczcie jak najgłośniej! Dziadku Świnko, wstawaj! 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 O nie! Dziadek Świnka nadal śpi. Dziadek jest za daleko, żeby nas usłyszeć! Utknęliśmy na wyspie piratów. Jesteśmy rozbitkami. Zostaniemy tu setki lat. Będziemy jedli dzikie owoce i warzywa. George nie chce nosić kapelusza. Pepo, George! Chodźcie już. Deszcz jest za duży, żeby się teraz bawić. Och, George, gdzie masz kapelusz? Psie! George się przeziębił. Psie! O, biedny George. Nie wygląda to dobrze. Spokojnie. Wezwę doktora niedźwiedzia. Mówi doktor brunatny niedźwiedź. George, rozumiem. Połóżcie George'a do łóżka, a ja za chwilę przyjdę. Dziękuję, doktorze niedźwiedziu. Do widzenia. Czy teraz George pójdzie do szpitala i będzie brał leki? Nie, teraz George pójdzie do łóżka. O, to George wcale nie jest naprawdę chory. A psie! Oj, to jest obrzydliwe! Biedny George, idziemy prosto do łóżka. George, musisz troszkę poleżeć w łóżku. Nie. George nie chce leżeć w łóżku. George, musisz poleżeć w łóżku, bo nie wyzdrowiejesz. Czemu? Bo musisz leżeć w cieple. Czemu? Bo doktor brunatny niedźwiedź tak powiedział. Ty tam, a gdzie mój pacjent? Otwórz usta i powiedz George troszkę się boi. Pepo, ty jesteś duża i dzielna. Może pokażesz George'owi, jak się robi Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Dziękujemy panu doktorze. Nie ma za co. Do widzenia. Czerwony los to lot balonem. Hurra! Zapraszam wszystkich na pokład. Ilu będzie pasażerów? Czwórka. I Teddy. Dinozaur. O, skoro Teddy i dinozaur, to razem sześciu. Zapraszam. Szybko, tato Świnko, wskakuj. Chodź, tato. Uważajcie, ostrożnie, startujemy. Imponujące, pani królik. Musi być pani doskonałym pilotem. Nie całkiem. To dopiero mój pierwszy lot balonem. O. W drogę! Pani królik podgrzewa powietrze w balonie, żeby wznieść się wyżej. Pa, pa! Pa, pa! Kto z państwa ma ochotę czytać mapę? Może ja. Jesteś pewny, tatusiu Świnko? Jestem dobry w nawigacji. To nie będzie łatwe zadanie. Polecimy wyżej? Tak, proszę. Wyżej, wyżej! Balon unosi się wysoko w niebo. O, gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. Nasz balon wleciał w chmury. Jej, niebo znowu wróciło. Hurra! Balon mknie, balon mknie.
wszystko w koło zmienia się. Serce drży, nie bol śni, ach jak dobrze, dobrze mi. Spójrz tedy, lecimy naprawdę wysoko. Pepo, ostrożnie, nie upuść. Tedy, upuściłam Tediego. Nie martw się, Pepo, uratujemy Tediego. Trzymajcie się wszyscy, schodzimy w dół. Peppa i George świetnie się bawią w kałuże. Słuchaj, George, chodź zawołajmy tatę. Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się? Nie, nie. Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. Tak, tak, tato. Skakaliśmy po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. O. No cóż, to tylko błoto. Sprzątnijmy, zanim mama zobaczy ten bałagan. Tato, gdy już się wyczyścimy, przyjdziecie z mamą się z nami pobawić? Tak, pobawimy się wszyscy w ogrodzie. Pepa i George zakładają kalosze. Mama i tata też się ubierają. Pepa bardzo lubi skakać po kałużach. Wszyscy lubią skakać po kałużach. O, tato świnko, ależ jesteś umorusany. To tylko błoto. Ulubioną zabawą George'a jest podrzucanie pana dinozaura wysoko, wysoko w powietrze i łapaniem go, kiedy spada. Pepa i tata świnka grają w warcaby. Wygrałam, tatusiu! O, sprytnie, Peppo. George? George, co ci jest? Dinozaur! George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem. I pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest. George, zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O, już wiem. Wiem, gdzie jest pan dinozaur. George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Babcia świnka i dziadek świnka mają papugę. Peppa, George, to nasza papuga. Ma na imię Poli. Ładna Poli. Ładna Poli! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia?
Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli! Słodka mała papuga. Słodka mała papuga! Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Pepa i George... Będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć? Tata Świnka naprawił komputer. Hurra! Tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w Szczęśliwego Pana Kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Pepa za bardzo dokucza George'owi. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Pepo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Pepy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą Świnką. Rzucaj, George. Podaj do mnie. Chłoptas, George. Też tak potrafię. Pepa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo.
Złapałam piłkę, Pepo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Postaciom głosów użyczyli Julita Kruszek-Borsuk, Joanna Domańska, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Mikołaj Klimek, Andrzej Precix, Krzysztof Zakrzewski. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska GMC Studio.